Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nagrywam odcinek z reakcji na nową piosenkę Fryza. Dokładnie tak jak słyszycie, dzisiaj będziemy oceniać reakcję piosenki Fryza. Wiem, że nie jestem pierwszy. No oczywiście Wałek musi się spóźnić, ale stwierdziłem, że wleci jeden dzień później, bo to nagrywam w tym samym dniu, kiedy piosenka została wypuszczona, ale odcinka nie zdążę jeszcze w tym samym dniu puścić, więc będzie jeden dzień później. Mam nadzieję, że nie będziecie źli. Dzisiaj ocenimy sobie piosenkę Fryza, co sądzę na jej temat, czy podoba mi się, czy wolę jednak tą, co była wcześniej, ta wcześniejsza piosenka, czy jednak ta druga. Zobaczymy. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, tutaj macie na moim paluszku. Zasubskrybujcie ten kanał tam na dole. Nie przegapicie wtedy nowych filmów oraz pamiętajcie o operce w górze, żeby być na nowo z kolejnymi filmami. Już bez przedłużania lecimy. Dobra, zacznijmy. Przed zaczęciem jeszcze przypominam, że w niektórych fragmentach będzie narzucona cenzura, no bo nie chcę, żeby YouTube jednak zablokował mi film, bo ze względu na to, że jest w niektórych momentach twerk tak zwany i nie chcę po prostu, żeby YouTube zablokował film za naruszenie społeczności czy coś takiego, więc mam nadzieję, że się nie wkurzycie. Dobra, lecimy. W ogóle od razu mega ładna jakość teledysku i ogólnie mega mi się podoba. Robi ściano, robi biznes, zajebiście. Zajebiście. Chore stawki, chore wizje, mam precyzję. Zajebiście. To nie żarty, to nie bajki, to nie Disney. Zajebiście. Parę planów jeszcze jest na mojej liście. Jest zajebiście, przelewy lecą jak jesienią liście. Yeah, yeah. My mamy misję, nigdy nas nie będzie szedł na łatwiznę. Yeah, yeah. Ja dalej cisnę, prywatne życie, marzenia i biznes. Daily na psychice zostawia bliznę. Idę do przodu i nie klikam nie widzi ciężkiej pracy, za to wszyscy widzą hype. Wasze ambicje są mini, u nas mini tylko Mike. Sypią się hejty i propsy. Bardzo w ogóle energiczna zwrotka, mi się wydaje, bardzo fajnie tutaj Fryz wleciał. Ale szczerze bardziej mi się podoba ogólnie ta pierwsza piosenka jak na razie. Oczywiście 6 sekund dopiero przesłuchaliśmy, zobaczymy jak będzie dalej. No bo życie to jest gra. Kiedyś zbieraliśmy boksy, teraz ekipa SA. Umiemy robić papier, umiemy robić zasięg, więc zobacz jak się kaszle, największy polski kaszel. Idealne nawiązanie do Kacpra Brońskiego, największy kaszle, tutaj macie urywek. Papier, twój eks był tylko trashem, największy polski polski kaszel. Najlepszy prosty patent, mamy klasę, mamy chatę, a w niej basen, mamy jeszcze pianę, mamy zawsze razem. Zajebyście, płyniemy. O, to mi się podoba ten taki jakby, zajebyście. Płyniemy po swoje. Co kurwa? Ten zaspany taki głos, mega fajnie, mi się akurat to siada. Po swoje, no a reszta na mieliźnie. Rozpaliłem ogień, no bo miałem w sobie iskrę. Miałem wizję, miałem misję, niepotrzebne spekulacje. Dziś ucinam niczym fryzjer. Zajebyście. Robię ściano, robię biznes, zajebyście. Zajebyście. Chore stawki, chore wizje, mam precyzję. Zajebyście. To nie żarty, to nie bajki, to nie Disney. Zajebyście. Parę planów jeszcze jest na moje liście. Zajebiste foty, mordo, to nie tylko pstryk. Wiem, to wciąga jak... Bardzo fajnie wleciał na wciak, z mega mi się podoba tego wokal tutaj. Narkotyki to 7 days a week. Na koncie tych polskich złotych zrobił się już niezły plik. Wszędzie słychać nasze zwroty, twoje to jest niemy krzyk. Nie muszę być jak Tupak, bo jestem królem wód, tak jak w naszej Polsce szczupak. Pod koszem robię dwutak, znam się trochę na butach, znam się trochę na ciuchach, na nich robię sobie zajebisty utarg, yeah! Fajne w ogóle nawiązanie właśnie do tego, że bo on tam interesuje się właśnie rybami, ciuchami i tymi butami. Fajnie, że nawiąza do tego w piosence tej ekipy. Mega fajne. Zwrotkę, która wbije ci się w łeb. Na buty wydam flotę, taki ze mnie sneakerhead. W czasach covida shopping robimy przez internet. W moim aucie LPU, w twoim aucie LPG. Yeah. Każdy pyta mnie co noszę. Nawet gdybym był z tą nogą, to stopy bym nie miał bosej. Chata pełna butów, w tym temacie jestem bosem. Nie zachowuj się jak pozier, to jedyne o co proszę. Zajebiście. Robię ściano, robię biznes, zajebiście. Zajebiście. Chore stawki, chore wizje, mam precyzję. Zajebiście. To nie żarty, to nie... Bardzo fajnie buja, mi się podoba jak na razie, mega fajno. Szczerze, według mnie nie przebija jeszcze ekipy. Według mnie nie przebija ekipy. Jest gorsza od tej piosenki ekipy, ale to nie znaczy, że jest zła. Jest mega spoko. Bajki to nie Disney. Zajebiście. Parę planów jeszcze jest na mojej liście. Zajebiście. Robię ściano, robię biznes, zajebiście. Ale teledysk, wow, mega, mega, mega teledysk. Widać, że tu jest kupa pracy włożona, jeśli chodzi o teledysk i w ogóle to... No profeska, nie? Zajebiście. Chore stawki, chore wizje, mam precyzję.
To mi się podoba ogólnie to ujęcie. To są jak w tym salonie właśnie Mercedesa. Widać, że tu włożyli te lampy właśnie LED-owe, nie wiem czy to są LED-owe. Fajne jest oświetlenie właśnie na dole tych Mercedesów. To niebieskie, mega fajną kolorystykę to nadaje właśnie temu teledyskowi, mega spoko. Wiecie co, dziś to widziałem podobne ujęcie, właśnie też z użyciem takich świateł, widziałem gdzieś w jakichś amerykańskich też teledyskach, jak mi się wydaje. Mega, mega spoko to wygląda. Parę planów jeszcze jest na mojej liście. Lubię liczyć sos, bardzo lubię liczyć pliki. Tak samo jak Gryffindor ma... O, i widać, że no tutaj Marta zawsze nawiązuje właśnie do Harry'ego Pottera. Spoko, to jest jakby takie oryginalne, mi się wydaje bardzo. Bo w każdej piosence nawiązuje do Harry'ego Pottera i to jest spoko, mi się wydaje, bo to jest coś takiego jakby oryginalnego. Bo w poprzedniej piosence nawiązywała, tutaj nawiązuje, więc spoko bardzo. I ogólnie wracając jeszcze do tych świateł, zauważam, że bardzo popularne teraz w teledyskach właśnie zdawanie tych światł właśnie takich LED-owych. Mega fajnie to wygląda ogólnie. Mam zajebiste wyniki, my znowu robimy show, nowe filmy, nowe klipy, życiowa tiara przydziału wysłała mnie do ekipy, wow. Nie ścigam się z nikim, życie to nie wyścig. W naszej chacie nasi ludzie sami zajebiści. Widziałeś ich na YouTubie, bo to znane ksywki. Ekipa jak drogi trunek, żadne tanie whisky. Yeah, gramy. O, to ujęcie tego Mercedesa jest zarąbista. Ekipa jak drogi trunek, żadne tanie whisky. Yeah. To mega fajnie wygląda w ogóle. Nie widziałem czegoś takiego nigdy w teledyskach. Możecie mi powiedzieć, czy widzieliście coś takiego właśnie. Te nie ujęcie zwykłego Mercedes, on się trzęsie właśnie. To jest spoko mega. Wow. Widzicie to ujęcie? Widzicie to ujęcie? To jest coś niesamowitego. No, chapeau za ten teledysk. W ogóle piosenka mega spoko. A teledysk w ogóle rozwala, nie? Chata wielka jak Hogwart. Chata wielka jak Hagrid. My dalej robimy swoje, nie czekamy na oklaski. Co to jest? Co tam jedzie? To są dzieci w samochodach. Nie ma u mnie wolnych miejsc. To wam się nie mieści w głowach. Jestem na każdej pili. No kury oczywiście, no co ja tu mówić? Co mamy tu mówić? Kury wjechał oczywiście zarąbiście jak zawsze, nie? Mega, mega. No kury, no. To jest jednak kury profeska. Zajmuje się tym rapem, nie? I trapem ogólnie, więc no mega, mega spoko, kurę. Rok temu nie słuchał nikt mnie, dziś spara tak jak liście. Spełnił się. O, podoba mi się w ogóle, że najpierw tak krzyczy. W sensie jest takie wersja krzyczana i potem jest takie spara tak jak liście. Spełnił się. I tak cicho nagle jeden wers. Mega spoko, mega, mega fajne. Yeah, no, kury profeska, no. To fancy, bo pochodzę z rodziny. Sebyś mówił na mnie biedny, ale za to dziś z rodziną sobie odpalam konfety, bo za rokiem czeka milion, nie ostatni, tylko pierwszy. Zajebiście. Powiem tak, mega, mega spoko piosenka. Tam dalej macie refren, ale już słyszeliście. Mega, mega spoko piosenka. Mega mi się podoba ogólnie rzecz mówiąc. Bardzo fajna. Spoko nawiązanie, ogólnie każdy bardzo dobrze brzmi, no kury profeska, no nie ma co mówić tutaj, wleciał chłop kozacko, no ale no już się przyzwyczailiśmy do kurego, no, że zawsze wlatuje z koksem. W ogóle ekipa bardzo dobrze brzmi na tych nutach, według mnie gorsza jest od tej pierwszej, ale też może nie mój styl, każdemu inny styl muzyki się podoba, nie? Ale według mnie naprawdę, naprawdę fajna nuta i widać, że ekipa poświęca na to czas i robi to też z pasji, można powiedzieć, i nie na odpierdziel, co jest ważne. Nie na odpierdziel to robią i naprawdę im to wychodzi. Czekam na kolejne piosenki, no pewnie trochę poczekamy, ale mam trochę niedosyt, że nie było Marcysi. Trochę jest niedosyt, że nie było Marcysi, ale naprawdę piosenka bardzo fajna. I żeby nie było... Boże, liże dupę teraz, nie? Naprawdę mi się podoba ta piosenka. I czekam na więcej, bo jestem ciekawy, jak będą te następne wyglądać. Przepraszam, że reakcja nie jest w tym samym dniu, no ale no, nie dałem oczywiście rady. Ale mam nadzieję, że i tak odcinek wam się spodobał. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, który jest na moim paluszku. Łapeczce w górze.
oraz o podzieleniu się w komentarzach waszą opinią na temat piosenki Ekipa. Jestem ciekaw. Dobra. No to co? Mi nie pozostało nic innego, jak się z wami pożegnać. Siema.